Za nami dyplomatorium 2024 w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Jest to bardzo podniosłe wydarzenie, piękne. Wzruszenie jest. Jest to kolejny kamień milowy, można by powiedzieć, i mam nadzieję, że to będzie początek. I bardzo się cieszę, że dostałem tą nagrodę. Poświęciłem dużo czasu na mój projekt. Tegoroczne dyplomatorium długo pozostanie w pamięci uczestników jako dzień pełen wzruszeń, radości i dumy z osiągniętych sukcesów. Studia na KAS to była świetna przygoda. Właśnie kończy się bardzo ważny dla mnie moment. Jestem zadowolona ze swoich wyników i z tego, co osiągnęłam. Te 3 lata minęły bardzo szybko dla nas, ale to były wspaniałe 3 lata. Poznałam bardzo dużo fajnych ludzi i bardzo mi się podobało. I cieszę się, że w końcu mamy te dyplomy. Mieliśmy praktyki w szkole, to naprawdę było ciekawe, niezapomniane i cieszę się, że tutaj jestem. Cieszymy się, że zakończyliśmy pewien etap naszej edukacji, ale będzie nam bardzo brakowało tutaj uczelni. Życzę Wam powodzenia na dalszej drodze. Niech każdy dzień przynosi nam nowe inspiracje i wyzwania. Wydarzenie miało miejsce w auli głównej uczelni, która tego dnia wypełniona była po brzegi. Bardzo uroczyście, bardzo jestem podekscytowana i nie mogę się doczekać już, kiedy moja wnuczka dostanie dyplom. Dzisiejsze wydarzenie jest to wielkie święto dla całej Akademii, naszej uczelni. Nasi studenci, absolwenci to wielkie bogactwo dla uczelni, to ambasadorzy naszej uczelni, którzy za chwilę będą szukać swojego miejsca w pracy zawodowej i będą takim łącznikiem pomiędzy różnymi zakładami pracy a naszą uczelnią, bo to u nas zdobyli wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe. A obecnie trwa rekrutacja. Rekrutacja trwa i są kierunki, które się cieszą ogromnym zainteresowaniem, jak psychologia, filologia angielska czy pedagogika, również pielęgniarstwo, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, szczególnie, że mamy pozwolenie na rekrutację 2. stopnia wychowania fizycznego i sportu. Teraz czekamy jeszcze na 2. stopień filologii angielskiej i już nasi studenci dzisiaj, absolwenci, a potencjalnie studenci 2. stopnia studiów magisterskich pytali nas, czy uruchomimy 2. stopień, bo bardzo chętnie zostaliby jeszcze z nami na naszej uczelni. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej KAS, która widoczna jest na Państwa ekranach.